Nagrywanie tego typu filmów to jest cofanie się w rozwoju. Tak, no ale niestety mamy to, co mamy. Cóż na to poradzić? Dzisiaj będzie troszkę o perspektywie. Postaram się krótko, bo tu naprawdę nie ma o czym debatować i nie ma co komplikować czegoś, co jest bardzo proste. Czym jest perspektywa? No na przykład w rysunku jest to oddawanie głębi na kartce, tak? Czyli jeżeli rysownik chce oddać głębię jakiegoś obiektu bądź taką trójwymiarowość na dwuwymiarowej kartce papieru, no to używa specjalnej techniki zwanej właśnie perspektywą, gdzie stosuje specjalnie linie w dany sposób, rysując je, że mamy takie wrażenie głębi, że oglądając coś mamy wrażenie, że obiekt, mimo że jest na kartce, jest tak jakby trójwymiarowy, nie? Sprawa prosta. A skąd w ogóle ta technika rysowania się wzięła? No wzięła się stąd, że tak obserwujemy świat generalnie. Czyli obserwujemy go w taki sposób, że widzimy głębię tego, co koło nas się dzieje. Czyli jesteśmy w stanie rozpoznać, czy coś jest blisko, czy coś jest daleko. Oczywiście nieraz można oko oszukać różnymi tam metodami, ale z reguły nasz świat dla nas jest w taki sposób widziany, że obiekty, które są blisko nas, wydają się być większe. Obiekty, które są w oddali, wydają się być mniejsze. No i generalnie do tego się sprowadza perspektywa. I tutaj moglibyśmy temat zakończyć. No ale niestety nie zakończymy, no bo okazuje się, że pewna grupa ludzi dla potrzeb swoich przekonań no sprawiła, że perspektywa to jest jakieś takie nie wiadomo jakie w ogóle zjawisko i co tam w ogóle zachodzi. Nazywają to prawem perspektywy, nie wiadomo czym. A to jest bardzo proste. To jest znowu, to nie musicie mi wierzyć, bo to wystarczy sobie teraz samemu zrobić po prostu, nie wiem, no wyjść z piwnicy i zrobić sobie porównanie rzeczywistości, która jest wokół, nie? I tyle. To jest wszystko. I nie dorabiać jakiejś ideologii do czegoś tak banalnego. No dobra, no to tak. Mamy na przykład obiekt, zwykła pomarańcza, prawda? No i za sprawą perspektywy, czy też tego prawa perspektywy, obiekt bliski nas będzie miał duży rozmiar kątowy, a po oddaleniu rozmiar kątowy się zmniejsza, prawda? No i to właśnie na tym to wszystko polega. Rozmiar rzeczywisty tego obiektu, rozmiar fizyczny, pozostaje bez zmian. Rozmiar kątowy, czyli taki, jaki go widzimy, zmienia się wraz ze zmianą odległości do obiektu, który obserwujemy. Czym bliżej oka, tym obiekt wydaje się większy. Czym dalej od oka, tym obiekt wydaje się mniejszy. No tu nic więcej nie dodamy. No i to jest właśnie perspektywa. Zmiana rozmiaru kątowego obserwowanej rzeczywistości w zależności od odległości, w jakiej obserwujemy tą rzeczywistość. I tyle. Sprawa prosta. No i wyjaśniliśmy sobie, co tak naprawdę robi perspektywa, tak? Czym jest perspektywa? Bez dorabiania ideologii. Jak już dorobimy sobie pewną ideologię, która ma nam pomóc wyjaśnić czegoś, czego nie możemy w inny sposób wyjaśnić, ma nam pomóc na przykład w uwiarygodnieniu naszych przekonań czy wierzeń, no to wtedy dorabiamy pewne właściwości, których perspektywa nie posiada. Sprawianie, że obiekt po oddaleniu się zaczyna być na przykład od dołu jakaś tam jego część jest niewidoczna, nie? Czyli na przykład obiekt się oddala od nas i w pewnym momencie zaczyna od dołu znikać. Czy też z boku, nie? Czy też z góry miałby znikać. No, w rzeczywistości tak się nie dzieje. Żeby coś zniknęło, to musi zostać zasłonięte, prawda? Fizycznie. Przez różne czynniki, no ale tymi czynnikami nie jest zmiana rozmiaru kątowego, ponieważ zmiana rozmiaru kątowego
czyli ta perspektywa nasza, następuje, że tak powiem, z każdej strony, tak? Nie od dołu, nie od góry, tylko z każdej strony. Ta pomarańcza nie zmienia się w jakiś taki sposób, nie wiem, magiczny, że jakaś jej część się zmienia, zmniejsza bardziej, jakaś mniej. Nie, ona się po prostu równomiernie będzie zmniejszać, to znaczy jej rozmiar kątowy, w miarę oddalania, nie? Czego nigdy się nie uświadczymy w rzeczywistości, to jest to, że nam się po pewnym czasie coś zacznie zasłaniać od dołu, czyli zmienia się odległość, zmniejsza się rozmiar kątowy i nagle coś zaczyna być zasłonięte od dołu, aż znika. No tak się nie dzieje. Jedynym sposobem, żeby obiekt zniknął, jest taka zmiana rozmiaru kątowego, czyli obiekt będzie na takiej odległości, że jego rozdzielczość będzie po prostu za mała dla naszego oka, żebyśmy mogli to dostrzec. To jest jedyny sposób, że obiekt zniknie. Oczywiście mówię tutaj o czynniku perspektywy. No może zniknąć na skutek, nie wiem, mgły, gęstego powietrza i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że tak, ale mówimy o perspektywie. Więc jedynym sposobem, żeby obiekt przestał być widoczny dla nas, to jest taka zmiana rozmiaru kątowego, że już dłużej nie będziemy go widzieć. Czyli po prostu im bardziej się coś oddala, tym mniejsze jest, nie? Aż po prostu już tego nie będziemy widzieć, bo będzie rozdzielczość kątowa za mała. Ale nigdy nie zobaczymy tego, jak obiekt od dołu zaczyna znikać wskutek właśnie działania perspektywy, czyli tego zmniejszania się, zmniejszającego się rozmiaru kątowego. Takie coś się po prostu nie dzieje. No nie da się tak, bo dlaczego miałoby się dziać? No teraz tak, jeżeli ktoś nadał dla potrzeb wytłumaczenia pewnych zjawisk, nadał taką właściwość perspektywie, to po pierwsze niech wytłumaczy, kiedy takie coś zachodzi, w jakich warunkach i gdzie takie coś zachodzi. Kiedy obiekt zacznie być zasłaniany od dołu? Nie zacznie. Bo to niestety tak nie działa rzeczywistość i to wystarczy tylko wyjść z piwnicy i się o tym przekonać. Kolejna rzecz, która nie zachodzi, a niektórzy by chcieli, żeby zachodziła, to jest zmiana położenia obiektu względem linii wzroku. Już wytłumaczę, o co chodzi, ale tutaj to już użyję sobie takiej pomocy. Dajcie mi chwilę. Dobra. Mniej więcej chyba będzie dobrze. Ja tu zerkam co chwilę w dół, bo na dole mam monitor i patrzę po prostu, jak wy to widzicie. A zresztą ten setup wam pokażę, bo użyję drugiej kamery i nagram po prostu to, żebyście widzieli, co ja tu w ogóle pokazuję, bo możecie trochę nie wiedzieć. Więc teraz sobie włączę kamerę i to po prostu nagram z drugiej kamery. Tak jakby z boku, nie? Jak widzieliście teraz z drugiej kamery, na drugiej kamerze, znaczy się, jest to, rozciągnąłem linkę od kamery do ściany. Ta linka prezentuje, powiedzmy, linię wzroku, nie? Czyli taką linię, gdzie jest, powiedzmy, gdzie pada środek naszego wzroku. No tak to można, żeby to jakoś najprościej wytłumaczyć. To jest oczywiście tej linii nie ma w rzeczywistości, no ale można ją ustalić poprzez to, że tam, gdzie się patrzymy prosto, poziomo, tam jest linia naszego wzroku, nie? No i teraz ten sznurek tutaj, przyczepiony do kamery, no po prostu odwzorowuje taką linię wzroku. No i powiedzcie teraz, jakim cudem na przykład
coś może się znaleźć poniżej tej linii wzroku, jeżeli blisko, czyli znowu, jeżeli coś ma duży rozmiar kątowy, coś się znajduje nad linią wzroku, nad tą linką, to po oddaleniu, cały czas idąc po tej linii wzroku, kiedy ten obiekt znajdzie się poniżej tej linii wzroku, za sprawą działania perspektywy. Czyli zobaczcie, zmniejsza się jego rozmiar kątowy, tak? Perspektywa działa jak cholera. Za cholerę ten obiekt nie znajdzie się poniżej linii wzroku. Jest to fizycznie niemożliwe. Pokażę wam to jeszcze raz z drugiej kamery znowu. W ogóle nie wierzę, że to pokazuje, no ale no cóż. Obiekt jest na linii wzroku, na lince. I będziemy sobie teraz jechać. Ja podzielę ekran tak, żebyście widzieli widok z tej drugiej kamery, którą trzymam z boku. No i co, jadę sobie cały czas po linii wzroku, prawda? Górą. Jadę. Obiekt zmniejsza swój rozmiar kątowy dla was tam. Ale cały czas się znajduje na linii wzroku, nie? I teraz jakim cudem ten obiekt miałby się znaleźć poniżej linii wzroku? Nie? Nigdy tak się nie stanie. Jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Więc pytanie teraz, dlaczego niektórzy ludzie próbują zakrzywiać rzeczywistość, czyli próbują wymyślać coś, co w rzeczywistości nie występuje, nie chcąc zaakceptować tego, co fizycznie w rzeczywistości się dzieje. Dlaczego chcą ją zakrzywiać tak, żeby pasowała do ich wierzeń i przekonań? Czy nie lepiej jest przekonania zostawić na boku, a zająć się tym, jak działa rzeczywistość, zbadać ją dokładnie, a nie potrzeba do tego nie wiadomo jakich wielkich starań? Dlaczego zamiast tego wybierana jest gimnastyka umysłowa, która ma tłumaczyć jakieś zjawiska w sposób, których po prostu nie obserwujemy w rzeczywistości, nie? Zmiana rozmiaru kątowego, nie fizycznego, to jest działanie perspektywy. I tyle. Czego perspektywa nie robi, to nie chowa czegoś pod linię wzroku, optycznie oczywiście, nie fizycznie, i nie sprawia, że coś jest zasłonięte od dołu. Tego perspektywa nie zrobi, bo jest to fizycznie niemożliwe, po prostu. Gdyż perspektywa ma tylko jedno i wyłącznie zadanie, jak tak można powiedzieć, czyli zmniejsza nam po prostu rozmiar kątowy obiektów, żebyśmy mogli funkcjonować w tej rzeczywistości, żebyśmy mieli wrażenie jakiejś głębi i przestrzeni trójwymiarowej wokół nas, prawda? Dlatego tak widzimy świat, jak go widzimy. Proste. A propos jeszcze właśnie tej linii wzroku i tego braku możliwości, żeby obiekt znalazł się pod tą linią wzroku, to bardzo mnie dziwi, bo niektórzy pokazują ten obrazek, ja go tutaj teraz wrzucę, z tym statkiem, który w miarę oddalania się robi się kątowo coraz mniejszy, nie? I zwróćcie uwagę na tą środkową linię. Ta środkowa linia zawsze będzie na środku tego statku. Tak jak tutaj ta linia miałaby to reprezentować, prawda? Ona zawsze będzie na środku. I wiedząc to, pokazując ten obrazek, nagle następuje jakieś dziwna anomalia w myśleniu i ludzie, którzy gdzieś te obrazki pokazują, próbują sprawić, że ta własność do tej zmiany rozmiaru kątowego ma
nagle sprawiać, że coś będzie, coś co było na linii wzroku, nagle ma być pod linią wzroku z powodu tej samej perspektywy, która właśnie zmniejsza rozmiar kątowy w miarę oddalania. Przecież wyraźnie jest pokazane, i to jest bardzo, bardzo dobrze pokazane, to jest dokładnie to, co ja wam teraz tutaj pokazuję od kilku minut, że jak się coś oddala, to się zmniejsza jego rozmiar kątowy, ale środek zawsze pozostaje w środku obiektu, tak? Ten punkt zawsze będzie na środku. I obiekt będzie się zmniejszał do środka tego punktu, tak? Nie inaczej. No i teraz tak. Wiedząc, jak działa rzeczywistość, i chcąc zrozumieć tą rzeczywistość, powiedzcie mi, moi drodzy, jak możecie z pełną świadomością negować eksperyment z naczyniami połączonymi, który wyraźnie pokazuje, że obiekt, który powinien być powyżej linii wzroku, znajduje się poniżej linii wzroku. Prawda? Eliminując perspektywę i jej właściwości, których nie ma, no chyba inne wnioski wtedy możemy wyciągać, prawda? Albo jesteśmy fanatykami i staramy się poprzez uskutecznianie gimnastyki umysłowej wyciągnąć takie wnioski, które mają pasować pod nasze przekonania, nie? Jeżeli góra, która jest większa, wyższa od miejsca obserwacji, fizycznie jest wyższa o drugie tyle co miejsce obserwacji, jest widziana w pewnej odległości jako niższa, znajduje się pod linią wzroku, którą to reprezentują naczynia połączone, no to jakim cudem ma być za to odpowiedzialna perspektywa, która to tylko sprawia, że obiekt jest mniejszy kątowo, co w przypadku obserwacji czy tam eksperymentu z naczyniami połączonymi, który wykonałem parę miesięcy temu, wyraźnie pokazuje, że wyspa jest mniejsza kątowo, tak? Czyli perspektywa działa. Odległość sprawia, że coś się robi mniejsze kątowo, ale nigdy, przenigdy nie sprawi, że coś się znajdzie poniżej linii wzroku, bo tak perspektywa nie działa. Tego działania to już należy szukać gdzieś tam w wyobraźni albo w jakichś tam zmyślonych historiach. No niestety, tak rzeczywistość nie działa. No i to jest tutaj nie da się nic więcej dodać, nie? To po prostu albo się akceptuje fakty, które ma nam do zaoferowania rzeczywistość, albo się je odrzuca i mówi się nie, ja wybieram inną drogę, będę zmyślał, wymyślał, nadawał po prostu jakieś właściwości czemuś po to, żeby moje przekonania miały się dobrze. I taka jest smutna prawda niestety o pewnej grupie biednych ludzi. No cóż, nazywajmy rzeczy po imieniu. Fanatyzm to fanatyzm, a z fanatyzmem nie podyskutujesz, nie przeskoczysz tego. Także gratuluję wam logiki, moi drodzy. Gratuluję wam wspaniałego podejścia do świata, do rzeczywistości. Gratuluję wam badania tej rzeczywistości w taki sposób, że dorabiacie sobie ideologię do zjawisk, których nie chcecie zaakceptować. No i na pewno z tego typu podejściem dojdziecie bardzo daleko. Na pewno ten świat zmieni się na lepszy. Naprawdę. Bardzo dobra robota.